Ja gram tutaj Piotra, żołnierza, który wraca z kolejnej misji z Afganistanu. Pojawia się niespodziewanie w swoim domu rodzinnym, ponieważ miał przyjechać trochę później. Dla wszystkich jest to małe zaskoczenie i tajemnica. Ja gram żołnierza, Agata Buzę gra moją żonę. Jest też moja córeczka 10-letnia, ja w tej roli Małgosia Lata i Krzysztof Stroiński, Anna Chodakowska jako rodzice. No i rozgrywa się tutaj między nimi pewna tajemnicza sytuacja. Myślę, że to jest historia... historia utraty jakiejś bliskości, utraty jakiegoś życia, w którym się pokładało nadzieje, w którym, na które się liczyło i które powoli, pomimo tego, że wydawało się, że ta wojna czemuś będzie służyć też im prywatnie, w sensie pieniędzy, że nie rozsypie im życia tak zupełnie, to jednak pomimo, że ta wojna nie dzieje się tutaj, to tutaj też niszczy życie. Tutaj mnie szczególnie zainteresowały żony czekające na żołnierzy. Ich właśnie takie współuzależnienie od bycia gdzieś tam z nimi. Poprzez, nie wiem, kontakt telefoniczny, czy internet, czy Skype. One mogą niemalże uczestniczyć w tej wojnie i codziennie się bać, bo nie wiem, bo nie ma akurat w tym momencie kontaktu, na jaki się umówiły, bo nie ma telefonu czy jakiejś informacji natychmiastowej, której bardzo potrzebują. Także tak naprawdę to dramat żołnierzy, tak, ale też dramat ich żon.